Tak, w deszczu i burzy. Energię oczyszczenia. Wyjątkowe spotkanie w wyjątkowym momencie, gdzie wszędzie dookoła diabeł i istoty mroku wyznaczają granice, ograniczenia, blokady, a teraz po stworzeniu problemu nagle dają nam rozwiązanie, które ma jeszcze bardziej zniewolić. W tym momencie można by było powiedzieć: Boże, widzisz i nie grzmisz? Na mitycznej Atlantydzie od kilku dni mamy stan wyjątkowy. Burze i deszcze oczyszczają wszystko dookoła. I tak od 2 dni nie ma internetu, a od wczoraj nie ma prądu. Wszystko zapada w ten stan normalności. Dla mnie to wszystko ma ogromne znaczenie. Symbolika, która pokazuje Ci, że z każdej sytuacji jest wyjście i że wszystko dzieje się według jakiegoś szczególnego, wyższego planu. Tak ja mogłam odpocząć i przygotować się idealnie na nasze dzisiejsze spotkanie, ale oczywiście zadbałam o to wcześniej, by moja kamera była naładowana. Naładowane baterie. Symbolicznie Twoje baterie również powinny być naładowane i wtedy znajdziesz wyjście w każdej sytuacji. Metoda stawiania ograniczeń. Tak aktualnie wszędzie dookoła nas. Cały czas. Nowe wymysły, nowe ograniczenia. Jeszcze więcej nowych wymysłów i jeszcze więcej nowych ograniczeń. Aby dać nam wszystkim odczucie braku wyjścia. Aby dać odczucie, że gdziekolwiek pójdziesz, cokolwiek będziesz robić, i tak nie dasz rady. Odczucie daremności i odczucie takiej ciężkości, które towarzyszy większości ludzi wokół nas. I nagle, po tylu miesiącach tej ciężkości, ludzie są tacy otwarci, by przyjąć nowe rozwiązanie, które da im wolność. Tak myślą. W rzeczywistości jednak jest to całkowite zniewolenie. Diabeł kusi i diabeł obiecuje. I wszystkie te osoby, które mu służą, powinny już dawno o tym wiedzieć, że zawsze obietnice są inne, a rzeczywistość inna. Mimo tego, że znamy to od tylu lat, od tylu stuleci, to jeszcze większość ludzi wierzy, że to, co diabeł obiecuje, naprawdę im da. I ci wszyscy ludzie będą się musieli niezwykle rozczarować w kolejnym czasie. Ale nie ty, bo ty idziesz twoją złotą drogą, mądrości wyższej. Energia światła prowadzi cię każdego dnia i przez to widzisz więcej, czujesz więcej i rozumiesz więcej. I zawsze znajdziesz wyjście z każdej sytuacji. Dzisiaj poznasz metodę ograniczeń i jak ją pokonać. Jak pokonać uczucie daremności, ciężkości, które towarzyszy Ci może, gdy widzisz, że to się blokuje, to się blokuje, to się blokuje i nie wiadomo jak dalej. I ta energia deszczu, ta energia burzy, tej czystości, krystaliczności pomoże Ci jeszcze głębiej wniknąć do Twojego serca, bo tylko w Twoim sercu, a nie w głowie, znajdziesz rozwiązanie i wyjście z tej sytuacji i każdej kolejnej. Zanim jednak rozpoczniemy nasze spotkanie, jak zwykle, oczyszczenie, podwyższenie wibracji, aktywacja wewnętrznego słońca, a następnie krok po kroku wszystkie wskazówki, które Siła Wyższa chce Ci dzisiaj dać w Twoje dłonie na kolejny czas.